Siemaneczko, siemaneczko, tak na szybko już przed snem, tu jest tak zwana friszkejza, czyli coś takiego jak serek wiejski z zieloną cebulką, 40 gramami wołowiny, jedną łyżką oliwy, tak jak powiedziałem, z takich kanistrów, dwie kromki pieczywa, to jest jakieś 40 gram, coś koło tego, nie. Czekaj, 40, 60, około 60-80 gram one mają, one są suszone, to jest białkowe pieczywo z siemem lnianym i tu tak samo jeszcze jest dodane siemię lniane, to jest mój posiłek taki przed snem. Tu na jutro już przygotowana taka taca, 600 gram piersi z kurczaka, nie daję indyka, nie wiem, jakoś mi nie podchodzi. Tu są dodane takie rzeczy jak papryka żółta, pora, marchew, cukinia. Będę to jeszcze sypał takimi przyprawami jak curry i papryka ostra. Także tak by to wyglądało. Zaraz trzy pojemniki tutaj zbieram. Pakuję to w pojemniki, to jest do pracy. Tak to wygląda, jeszcze to później zleję na sam koniec. Mam taką oliwę z chili, żeby było ładnie ostro na sam koniec. Tu już się piekara ładnie grzeje na 170 stopni, tak nie przesadzamy, to jest kurczak, żeby to nie było za bardzo suszone, od czasu do czasu to przesypujemy i kto tu jest? Waldek. Także tak teraz to z tymi posiłkami wygląda. Wróciłem z dworu, byłem na rowerku troszeczkę pośmigać. Pamiętajcie, wszystko z główką i do przodu. Tamten materiał dzisiaj proszę sobie zobaczyć do końca, bo dopiero pod sam koniec wyjaśniam, o co tam chodziło. No i tak to wygląda. Jedyne węgle, jakie jutro wrzucam, to są znowu gotowane w mundurkach ziemniaki przed snem. Tak to wygląda. Staram się te węgle jak najniżej trzymać. To, co przygotowałem sobie do pracy, to jest jakieś 900, może do 1100 kalorii. Maksymalnie, jak wrzucę do tego jeszcze jakieś dwie kromki białkowego pieczywa, to będzie wszystko. Tak to wygląda, resztę dnia zamierzam koło tego 1000 kalorii uzupełnić, gdyż jutro jest co dzień treningowy. No i tak to wygląda. Mordeczka, kładziemy się zaraz spać. Smacznego, kto tam jeszcze musi kolacyjkę zjeść i mówię cicho, bo maleństwa śpią. Dobra, pozdro, hej i jest 19.32, ja już tak zamierzam serek tylko wrzucić ze względu na to, że jest tam ta kazeina, tak w nim, to jest długo wchłanialne białko, przed snem spożywam zielona cebulka, oliwa do spowolnienia lekko tego wchłaniania i to wszystko. Mordeczka, hej.